Dzień dobry, cześć. Bierzemy się za golenie i tak jak obiecałem, czekajcie, muszę tu jedną rzecz poprawić, bo mnie denerwuje. Jeszcze chwila. I tak jak obiecałem, ogolę się dzisiaj, zrobię takie porównanie dwóch szabetek na system Feder Artist Club. Szabetki firmy Feder, szabetki SS i szabetki firmy Kai DX. To jest taka tylko moja naklejeczka, żeby mi odróżniała. Choć one wizualnie też nie są podobne do siebie, ale to tak sobie po prostu nakleiłem. Tak jak wspominałem w poprzednich filmikach, te szabetki się różnią samą krawędzią, po prostu krawędzią, która nam trzyma po prostu, ostrze, żyletkę. W przypadku Kai jest ona tak wąziutka, w przypadku Federa ona jest taka szersza. Federem goliłem się już, myślę, z 20 razy, a Kai myślałem, że się ogolę 3 razy. Ogoliłem się 2 razy. Powiem szczerze, trochę ludzi już do mnie pisało, żebym już porównał te dwa sprzęty, powiedział coś o moich odczuciach. W międzyczasie ostatnio wpadło mi trochę jakiś brzytwy do naoszczenia, a to wygląda tak, że jak oszczę brzytwę, no to pod tym oszczeniem chcę się nią ogolić, żeby wiedzieć, czy jest naoszczona. No i kurde, flakon zaraz mi rośnie tak, jak mi rośnie. Dzisiaj jest po 3 dniach, więc no nie nadąża mój zaraz, żeby odrosnąć, żebym coś mógł sprawdzić. I stąd tak to wygląda, że już nie odwlekałem tego, bo mogłem się dzisiaj jeszcze raz tym Kai ogolić i przypuśćmy za 3 dni zrobić to porównanie, ale tam ktoś pisze, dzwoni, nie dzwoni, tylko pisze, mailuje, żebym zrobił ten filmik, więc dlatego go zrobię. Mydełko, które użyję, to będzie Holico. To tobacco Miono najbardziej zapachowo pasuje. Pędzelek, którym będę wyrabiał dzisiaj to mydełko, to będzie Romera Manchurian. Mydełko oczywiście troszeczkę przełożone do mojej i rozgniecione po całym dnie miseczki. Już je trochę pędzelek wycisnę i próbujemy wyrabiać mydełko. I wyrobię mydełko. Aha, żyletki. Żyletki, które użyję dzisiaj, to będą żyletki, zaraz pokażę, Shika. A dlaczego one? A powiem wam dlaczego. Bo mam żyletki firmy Kai, firmy Feder i firmy Shik. Kai, ktoś by mógł powiedzieć na przykład, że to są specjalnie zrobione do urządzeń Kai. Feder specjalnie są do urządzeń Feder. Więc dlatego mam trzecią firmę, czyli Shik, i ona będzie po prostu do wszystkich urządzeń, tak? Więc żeby tutaj nie montować specjalnie tych ostrzy przez producenta wskazanych do swoich urządzeń, zamontuję alternatywne, czyli tego Shika. Mydełko się no najładniej pachnie. One mi tak trochę kakaowo pachnie. Fajnie, lubię. Zapach tego mydełka bardzo lubię. Troszeczkę. To jest, mówię, z mydełek Holy Cow. To dla mnie jest to najbardziej najlepszy zapach. Tak jak mówię, te wszystkie zapachy są w przypadku Holy Cow takie w miarę delikatne, nie są nie rzucające się w oczy. Ja lubię mocniejsze zapachy. Ten zapach też nie jest jakiś taki mocny, ale jest dla mnie najbardziej przyjemny. Mnie on najbardziej odpowiada. Dobra, mydełko wyrobione, tutaj nie ma co się. Tutaj się nie ma co też z tym mydełkiem pieścić. Kurde, mam koszulę, bo też bezpośrednio z pracy przyszedłem. Mogłem się przebrać do tego golenia. No trudno, trochę może się upitolę, będę wyglądał niechlujnie, ale już nie będę teraz tutaj zdziwiał. Namoczę twarz. Namoczę twarz. I co? Aha, to mnie ona sobie tak jeszcze troszeczkę pomoknie. O tych oszczach, o których mówiłem, Shika. Do jednego i do drugiego sprzętu założymy nowe oszcze. No wychodź, że
wszystko mi leci. Do jednego i do drugiego sprzętu założymy nowe ostrze. Zaczniemy od Federa. Tym szykiem to tak się dziwnie te ostrza. Dosyć ciężko, inaczej nie będę się z tym tak pitolił, bo wysunę to ostrze w sposób po prostu taki. Zamącę do no jest. Siedzi z każdej strony równo. Nie wiem, czy będzie to widać, czy widzicie. No w każdym razie jest. I teraz też do Kai zamącę i też zrobię w taki sposób, że je wyciągnę i ręcznie to zaaplikuję. No i tu również. Powiem szczerze, tak porównując, to wydaje mi się, a nawet mi się nie wydaje, jestem stuprocentowo pewny, pewnie na tym nie będzie widać, że ekspozycja żyletki tego ostrza jest większa w Kai. Mniej wystaje z Kai, większa w Federze, bardziej wystaje z Federa. Przy czym ta krawędź w Federze jest po prostu taka bardziej grubsza i sumarycznie to też ma to znaczenie. Ale tak by to wyglądało. Nie sądzę, że kamerka to nam wychwyci, ale może akurat. Dobra, proszę Państwa. Przymknę na chwilę. Futerały położę z boku. Jeszcze raz troszeczkę namoczę twarz. Dobra. I co? I próbujemy nakładać mydełko. Powiem tak, no troszeczkę jestem niezadowolony, że przynajmniej tych trzech gole nie zrobiłem tym sprzętem Kai, ale odczucia są inne niż podczas golenia sprzętem Federa, tym SS, więc miałem inne, ale z drugiej strony tym Federem się dużo częściej goliłem i tych goleń, tak jak mówię, myślę, że z 20 przeszło jak nic, więc dlatego może tak mi się wydaje. No, co chcę porównać? Co chcę? Jako tako powiem tak. Nie czułem, żebym się lepiej dogalał jednym czy drugim. Po goleniu tymi szawetkami jestem dobrze ogolony i tutaj problemów nie widzę. Przebieg golenia, mówię, tak jak już to wcześniej pisałem na forum, wydaje mi się, że w urządzeniu SS Federowskim jakoś jest to urządzenie, które wybacza więcej jakichś naszych błędów. Dobra, proszę Państwa. To mi wystarczy, więc wybacza nam więcej błędów. Jest jakieś takie bardziej bezpieczne. Przy czym oczywistym jest tak samo, że nasze bezpieczeństwo, nasze błędy to tylko i wyłącznie zależy od nas, od naszej techniki, jaką posiadamy, jak umiemy się golić szawetkami, brzytwami, obsługiwać je. Nie wiem, od której zacząć. Zacznę od Kai, ponieważ jest nowsza. Tam też tyle razy była w użyciu, więc zaczniemy od Kai. Zrobimy tak, pół twarzy będę golił Kai, drugą połowę będę golił Federem. Na pewno jedna rzecz przy tym Kai, zaraz to będę mógł skonfrontować z tamtą szawetką, że tą Kai, jak się golę, przy tym, że jest ona taka węższa na dole, używa mniejszego kąta podczas golenia. Czyli bliżej tutaj góra blanku jest twarzy.
mniejszy po prostu kąt. Mniej odchylam to urządzenie od twarzy, ponieważ specyfika tego chwytu dolnego jest właśnie taka tej żyletki, że mniej się odchyla. Samo golenie, tak jak mówię, dla mnie przyjemne, świeże żyletki, czyli super ostre. Więc idzie tutaj wszystko dobrze. Ale patrzcie, miałem tu dziadka i od razu go ciachnąłem. I dlatego, tak jak mówię, dla mnie Kai jest troszeczkę jeszcze świeża żyletka. Widzicie? Ogólnie mam szyję troszeczkę w takich krostkach. Mówię o szalików, nie szalików. Więc mówię o... I to wcale, jak się okazuje, tak lekko nie ciachnąłem, bo o, krew się uzbierała. Dobra, biorę się za drugie urządzenie, czyli Federa. No tutaj, żeby ściągać ten zarost, jednak potrzebuję troszeczkę większego kąta. Ale dla mnie łatwiej mi się tym sprzętem goli. Tak jak mówię, to może być też taka sytuacja, że ja już się przegoliłem i wiele razy bardziej go opanowałem. Ale tak jak mówię, wydaje mi się on bezpieczniejszy. I że można jechać nim bez problemów. Więc... Więc dlatego mówię, no to jest, no czy zarost, no ściąga jedna i druga, a zresztą, no może to zobaczycie, no widać pewnie po twarzy. Kończę golenie twarzy tą, więc tutaj pod dolną wargą już skończę Kai w takim bądź razie. No mówię, całą krostkę sobie tutaj ściąłem. Nie Kai, tylko Federem skończę. Co mogę powiedzieć? No przebieg, to mi idzie dobrze, ale jakoś mi się łatwiej operuje tą. Tamtą jednak, przez to, że muszę zachowywać ten mniejszy kąt, muszę na niego troszeczkę bardziej uważać. Tutaj czy zrobię większy, czy mniejszy. Przy mniejszym może mi wtedy mniej zarost po prostu ściąć. A tak to mówię. Dobra. Buczę twarz. Całą krostkę sobie czasnąłem. No w tym miejscu i kurde flakon. No co? O, dogolony jestem. Przepuczę twarz dotnej. Powiem wam, czy czuję jakieś różnice, czy z lewej jestem lepiej, czy z prawej lepiej. I już wam powiem, co ja czuję, jak to wygląda. Szczerze, jak z włosem idę, to różnic żadnych nie czuję. Choć może po stronie SS-a, no. Ale to ja też mówię, od specyfiki zarostu to zależy, bo ja mam kręcony, ten zarost mi się tak kręci na twarzy, ale wydaje mi się, że SS gorzej ściął. Po pierwszym przejściu bardziej skuteczny jest DX. Tak. No, tak, jest skuteczniejszy po pierwszym przejściu. Dla pewności najlepiej byłoby zrobić jeszcze kiedyś golenie, że zacząłbym od prawej strony mojej twarzy, czyli od lewej waszym lusterku Federem.
i wtedy zobaczył, ale to kiedyś sobie zrobię, może to, to znaczy jak to zrobię, to wam o tym powiem. Dobra, nakładamy, bo szkoda się cackać i będziemy lecieli. Mydło wam powiem. Super, dawno zapomniałem o moim pędzelku Romerze, którego też bardzo lubię. I powiem wam, on ma też jedną fajną zaletę, że on znacznie mniej mydła potrzebuje, żeby go dużo wyrobić. I to jakościowo dobrego. Dobra. Przedtem zaczynałem od Kai. Teraz zaczniemy od Federa. Feder SS, zielona naklejka. Federem jechałem lewą stronę i lewą stronę mu będę teraz. Oj, widzicie? Aha, no to myślałem, że jeszcze coś w międzyczasie z jakichś krwawych plamek. Ale to na razie ta cały czas. Dobra, to lecimy. Idzie bardzo spokojnie, jak to Federem. Pięknie. I lecimy z drugą połową twarzy. Bierzemy Kai. I lecimy. Też idzie bardzo spokojnie, tylko tak jak mówię, tutaj jednak ten kąt. Jednak trzymanie tego sprzętu. Wiecie co? Myślę, że to też jest żaden problem tak naprawdę. Bo to jest kwestia, do czego się przyzwyczajimy. No ale tu kurde, tego dziada ściąłem i on mi cały czas się jadzi. Ale jest inne trzymanie. I teraz, jeżeli ktoś się będzie uczył golenia ogólnie, to i tak nie odczujesz żadnej różnicy. Golenie szawetką to jest tak samo jak golenie brzytwą. Trzeba się nauczyć trzymać, przykładać. Dla kogoś, kto się umie golić brzytwą i weźmie taką szawetkę w rękę, jak weźmie wtedy tą pierwszą, to i tak będzie to troszeczkę inaczej odczuwalne niż brzytwą i mu pyknie. Jak weźmie tamtą, też mu pyknie. Tak jak ja mówię, ja długo już tamtą używałem i wiele goleń zrobiłem. Ale jest odczuwalna różnica. Teraz dodatkowa rzecz. Tą dużo delikatniej do twarzy przykładam i chwyta ten zarost. Tamta przez to, że ma uchwyt żyletki szerszy, mogę nią mocniej docisnąć do twarzy. Nawet jak się ją tak mocniej, no mocniej to są i tak cały czas subtelne różnice i ona wtedy zbiera. Ta zbiera od razu. Od razu chwyta. Więc tutaj ta jest dużo, dużo, dużo bardziej zbliżona do golenia się brzytwą. Po prostu. Brzytwa też właśnie od razu chwyta i tam też nic nie dociskamy. Ale mówię dociskamy, to nie bierzcie tego, że ja dociskam. No jest po prostu troszeczkę jednak jak gdyby ten taki leciutki nacisk jest. Teraz kończymy Kai.
Dobra. Kłuczemy twarz i sprawdzam, jak to wygląda po drugim przejściu. I już Wam powiem, jak to wygląda po drugim przejściu. No, Kai jest skuteczniejsza po drugim przejściu. Na policzkach to czuję. Tutaj jednak muszę wykończyć pod włos. Tutaj... Kai jest skuteczniejsza moim zdaniem. Ale mówię, dla 100% pewności musiałbym po prostu wziąć następnego lenie, przeprowadzić, mówię, lewą stronę mojej twarzy golić Kai, a prawą stronę Federem. Ale po drugim jest skuteczniejsza. Ja po trzecim przejściu już pod włos, jak będę golił, no to już pewnie wszystko zetnie, ale po drugim byłaby skuteczniejsza. Dobra, lecimy z nakładaniem. I już Wam będę mówił, jak to. Tutaj nic. Nie muszę poprawiać. Dobrze, proszę Państwa. A jeszcze sobie troszeczkę tak mydła, bo tyle mi go zostało. On jest, ten zapach tego mydełka jest fajny. To go jeszcze tak dorzucę. Najlepszy dla mnie. Każdy ma jakieś swoje. Bo jakościowo mówię, wszystkie te mydełka bardzo lubię. Dobra, no to znowu Kai w łapę. I lecimy. Zobaczymy, jak będzie z tymi moimi miejscami, które ja na szyi częściej poprawiam. No, powiem Wam, pod tym względem chyba jednak Kai jest tutaj skuteczniejsza i mniej po... Aha, jeszcze jej nie odkładam. Kończę tą stronę, no ale widzicie, przejeżdżam cały czas po tym czaśniętym syfku i go... No jest idealnie. Jeszcze tu trochę może z tyłu, ale... No, jest super. No pokaj już jeszcze może tu. No pokaj przy bardzo delikatnym dotykaniu, mówię, praktycznie, troszkę spłuczę, praktycznie leciuteńko, jadę tak jak brzytwą. Dobra, teraz Feder. I powiem tak. Jeszcze tu poprawka. I byłoby. No ale jednak te poprawki były po prostu moim zdaniem większe. Słyszycie? Wydaje mi się, że... No nie wydaje mi się. Po prostu tą brzytewkę, szawetkę bardziej trzeba jednak do tej twarzy
mówię, przyłożyć. Słuchajcie, wytrę. Jeszcze wydaje mi się, że tak. O właśnie. Cudnie, cudnie. Przyjadę ogolona z każdej strony. No, jest dobrze. Dobrze. Spłuczę twarz zimną wodą i już wam powiem. I tak jak tego. Tu chwyciłem dziada, no ale tu mówię, to była krostka, przeleciałem jak piernik. Myślę, że Kai też bym ją, nie Kai, tylko Federer też bym ją ciachnął. Może troszeczkę słabiej. Poza tym wydawało mi się, że gdzieś tutaj na twarzy zobaczymy jeszcze taką miniaturkową kropeczkę czerwoną po stronie tej, po której goiłem się właśnie szabetką Kai. Po Federze nigdzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak wygląda sytuacja? No, powiem wam, po trzecim przejściu, no co tu dużo pitolić, no po trzecim przejściu jest wszędzie idealnie. Moje miejsca. Nie no, wszędzie jest teraz super. Ale do drugiego przejścia, po drugim Kai było tutaj bardziej skuteczne. I wydaje mi się, że ludzie, którzy się golą tam w dwóch przejściach, no to po półtorej byliby ogoleni. Przypuśćmy przy pomocy Kai, a po dwóch przy pomocy Federa. Teraz jest idealnie wszędzie, wam powiem. Naprawdę wszędzie. Może jeszcze tu gdzieś coś? Nie, jest naprawdę fajnie. Ale co użyję po goleniu? A wezmę Electric Shave. Powiem wam tak. Nie wiem, czy to jest to może, że faktycznie więcej się ogoliłem szawetką Feder, ale szawetka Feder jest, potwierdza mi to kolejny raz, jest bezpieczniejsza. O, widzicie, jest jednak to, co mówiłem. Jeszcze mi gdzieś jest jednak bezpieczniejsza. Ale tak jak mówię, może być to po prostu z racji tego, że jestem bardziej do niej przyzwyczajony. Ale to i to jest, stwierdzenie tutaj akurat no, subiektywne. Ale jeżeli chodzi, może też jest subiektywnym to, że po przejechaniu po twarzy lepiej byłem dogolony po pierwszym i drugim przejściu po Kai, ale z drugiej strony dlaczego miało być to subiektywnym, jeżeli jej nie znam tak dobrze, a już mam lepsze wyniki, to tutaj mogę tak stwierdzić, że jednak Kai jest bardziej skuteczne. Powiem tak, twarz zapiekła leciutko, choć bardziej po stronie Kai. I to nie chodzi mi o to miejsce, gdzie ściąłem tego dziada. O, widzicie? W ogóle ja zauważyłem, że po tej wodzie to jest jedna z bardziej piekących wód. Widzicie? Tam mi się w ogóle twarz bardziej zaczerwieniła. No. To jest jedna z najbardziej piekących wód, jak nie najbardziej, po której mnie twarz piecze ogólnie. Po nałożeniu. Nie jest to jakieś tragiczne pieczenie, ale ona ma w sobie coś takiego, że się wydaje, jakby twarz była taka trochę jeszcze natuszona i taka lekko natalkowana. A specjalnie wziąłem właśnie dlatego, żeby wyczuć, po której mnie twarz bardziej zapiecze w wodzie. I mówię, tutaj patrzcie. Ale mnie się też wydaje, że ja na tą wodę źle reaguję, bo goląc się nawet maszynką jakąś, to zawsze mnie po niej już twarz piekła. I patrzcie, tutaj mam czerwoną,
czerwoną twarz i to taki placek. Ale to był specjalnie celowy zabieg. Przy czym to nie jest stricte taka woda, bo ją można używać przed goleniem, już jako aftershave, i ona do elektrycznych sprzętów, jako preshave tu nawet pisze, i też po goleniu. Ale specjalnie jej użyłem, bo wiedziałem, że po niej najbardziej odczuję. Jeszcze po goleniu dam sobie no jakiś balsamik. No i co? Reasumując, już pokażę jeszcze raz. Dwa sprzęty, którymi się dzisiaj goliłem. Na chwilę obecną jestem dogolony perfekcyjnie jednym i drugim sprzętem. Jeden i drugi sprzęt goli bardzo dobrze, ale to jest uzależnione od tego, tak goli, jak my się nie umiemy posługiwać. A jak już się umiemy posługiwać, no to wtedy możemy porównać. I moim zdaniem jeden i drugi sprzęt goli bardzo dobrze, ale dla mnie na chwilę obecną przyjemniejsze jest chyba golenie, nawet nie chyba, przyjemniejsze jest golenie Federer SS, ponieważ mniej przy nim muszę po prostu uważać. Mam go, on jest taki łatwy dla mnie, chwytam się gole, przy czym mam kolegę Tomka, Szrak z Brzytwor, który on uważa, że jemu SS-em się źle goli i on woli DX-a, więc dlatego mówię, to wszystko jest uzależnione od naszych preferencji. Jak całe tradycyjne golenie maszynkami na żyletki, czy brzytwami na żyletki, to wszystko jest uzależnione od naszych preferencji. Ja tutaj na chwilę obecną wybrałbym SS-a Kai, nie Kai, tylko Federa, i powiem szczerze, też tego sprzęta zastanawiam się cały czas jeszcze nad tym sprzętem DX-owym Federa, czy on będzie miał podobną sytuację jak ten Kai, czy to będzie po prostu bardzo zbliżone do tego golenia, a bardziej skuteczne jeszcze. Więc no mówię, dopóty na sobie tego nie sprawdzę, tylko mówię, szawetkę, a nie kamisori, bo kamisori mi się gorzej trzyma. Więc tak myślę cały czas, czy po prostu nie zaopatrzyć się w takiego federowskiego DX-a, żeby już mieć takie wątpliwości całkowicie rozwiane. Jak i co? Przy czym mówię, no jeden i sprzęt i drugi łatwy w obsłudze, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy golą się brzytwami, nie powinni mieć z tym problemu. Ci, co zaczynają, i tak się muszą nauczyć. A ja na dzień dzisiejszy, z racji tego, że jakiś taki bezpieczniejszy jest dla mnie Kai, mniej muszę przy nim uważać, przy czym mówię, może to z racji tego, że już go dużo razy obsługiwałem, wybrałbym Kai, ale jeżeli chodzi o skuteczność golenia, to jednak skuteczniejszy, wybrałbym Federa, przepraszam, za łatwość obsługiwania, za bezpieczeństwo, wybrałbym Federa SS, dla mnie. Ale jeżeli chodzi o skuteczność, to mówię, przy pomocy sprzętu Kai szybciej osiągamy jednak tą dogoloną twarz. W moim tutaj mówię, na mojej osobie, bo to mówię, to może być różnie, no ale mówię, no czułem to, co czułem. Dobra, proszę Państwa, to tyle. Tak jak powtarzam, jeden i drugi sprzęt trzeba byłoby na sobie spróbować, żeby mieć jakiś pogląd, ale mówię, Feder, w moim przypadku Feder SS, to jest urządzenie bezpieczniejsze podczas golenia. Jeżeli chodzi o efekt końcowy, w jednym i w przypadku Federa, jak i Kai, jestem dogolony tak samo. Przy pomocy Kai szybciej bym pewnie osiągnął, inaczej jakbym nie miał czasu i miał zrobić dwa przejścia, choć tak się nie zdarza, to po Kai bym był zadowolony bardziej. Po pierwszym też bardziej, ale tak jak mówię, no ja zawsze golę się na trzy przejścia, bo nigdy nie jestem w stanie się dogodzić na dwa, więc mi to nie sprawia żadnego tutaj po prostu problemu. Ale dla tych ludzi, którzy balansują, że na przykład robią dwa przejścia i troszeczkę poprawek, albo drugie przejście już jest takim poprawkowym, w przypadku Kai, jak ja bym tak miał, to już po drugim bym był finito, nie musiałbym pewnie poprawek robić. Dobra, to tyle, co chciałem Wam dzisiaj przekazać, i tak pewnie dosyć długo to trwało, ale chciałem się tak trochę na ten temat wypowiedzieć, bo wydaje mi się, że coraz bardziej modne zaczynają się robić tego rodzaju sprzęty, i mówię, chciałem Wam to przekazać, może komuś się to przyda. Tak jak mówię, ja sobie zrobię dla swojego jeszcze wewnętrznego tutaj takiego
jak gdyby dla swojej wiedzy, że dla osiągnięcia tej wiedzy zrobię golenie też na dwa te sprzęty, tylko lewą, a w waszym przypadku po prawej stronie lewą stronę ogolę Kai, a prawą stronę ogolę Federem, żeby się tak upewnić, czy na pewno on tak, czy to Kai jest na pewno takie skuteczniejsze przy tych dwóch pierwszych przejściach, czy to po prostu jest specyfika mego zarostu taka, nie inna. A na dzień dzisiejszy jeszcze raz bardzo pięknie wam dziękuję. Zapraszam was oczywiście na forum Brzytwa.org. Zapraszam oczywiście na swój kanał. No i co? I coś kiedyś następnym razem pokażę. Nie wiem co jeszcze. Tak naprawdę mówię, nie chcę was zamęczać, zanudzać. Sprzęty jako tako, jakieś nowości mi się pokończyły. Więc. No nie będę was męczył jakimiś moimi goleniami. No chyba, że ktoś mi tam napisze: Mariusz, weź jednak pokaż coś. No to wtedy może, żeby nie wyjść z sprawy tutaj filmowania się. Dobra, jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego weekendu wam życzę. I co? I do następnego spotkania, czy u mnie na kanale, czy jeszcze lepiej na forum Brzytwa.org, gdzie można z ludźmi pogadać, wielu rzeczy się dowiedzieć. Trzymajcie się, strzałeczka, hej, cześć.